Ja wiem, czym dziecko trudniejsze, czym trudniej musi dostać więcej pochwał, nie mniej, więcej, żeby mu pomóc, żeby zobaczył, że może, że jest w nim potencjał, że jest w nim moc. Olej, Marcin Sawicy, witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy serdecznie po niewielkiej przerwie. Jesteśmy znowu w naszym podcaście z panią Marią Berlińską. Witamy cię, Marysiu, serdecznie. Z panią Marią, witam, która jest psychologiem, teologiem, przede wszystkim też i terapeutą, a przede wszystkim mamą sześciorga dzieci, a także wieloletnim opiekunem, jakby to wyrazić, prowadzącym rodzinny dom dziecka i stąd również wynika potężne doświadczenie naszej Marii, która dzisiaj jest naszym ponownym gościem. Zaprosiliśmy dzisiaj Marię, aby porozmawiać o pochwałach. Wokół nas mamy wiele osób, które przychodzi, pyta, jak chwalić dzieci. Jest tak dużo tych sytuacji, w których łatwiej nam skrytykować, łatwiej nam napomnieć, łatwiej powiedzieć, jak powinno być, niż zwyczajnie pochwalić. I to jest ten temat, nad którym dzisiaj byśmy się chcieli, Marysiu, pochylić. Tak. No to jest temat, który ja bardzo lubię. Bo uważam, że on jest często kluczowy w ogóle w wychowaniu dzieci. I też trudny, dlatego że my nie mamy nawyków zupełnie. Nie ma gdzieś w naszej kulturze tego, że to jest coś, co musimy zacząć robić. I nie zdajemy sobie sprawy z roli. I ja myślę, że warto zapamiętać dwie rzeczy. Jedna najważniejsze, że trzeba sobie zdać sprawę, że tak działa nasz mózg, tacy jesteśmy, że jeden sygnał negatywny ma 7-krotnie większą oddźwiękowość od pozytywnego. Czyli na jedno zwrócenie dziecku uwagę, że coś robi nie tak, ile pochwał? 8. Minimum. 7. Minimum, bo są takie, może być do 10 nawet. To wydaje nam się zupełnie nierealne. Ale taka jest prawda, żeby się tylko wyzerowało. Tak. Często wiem, dlaczego dzieci mają taką niskie poczucie wartości. A jakie mają mieć poczucie wartości? Jeżeli częściej słyszą, no synek, no tyle razy ci mówiłam, no znowu, no przez córcia. No przecież nie tak. To słyszą permanentnie. To jak mają mieć o sobie dobre zdanie? Jak mają mieć poczucie wartości? Kiedy one permanentnie słyszą to, że coś robią nie tak. Że nie dorastają, że są... I to warto zapamiętać. 7-krotnie większą dźwiękowość. Druga rzecz, że zawsze jest za co pochwalić. A my uważamy, że jak ktoś coś robi dobrego, to łaski nie robi. Ja wie na pewno, a może przestać? Może. W każdej chwili. I doświadczamy tego, że przestaje. Nieraz. I też chciałam się podzielić takim moim doświadczeniem prywatnym, ale uważam, że bardzo ono było dla mnie ważne. No to było dosyć dawno, przynajmniej za 30 lat temu. Przeczytałam genialny artykuł w jakimś piśmie takim popularno-naukowym. Pan treser dzikich zwierząt opisywał, jak to się robi. Ja jestem ciekawa, czy teraz by się taki artykuł w ogóle ukazał w dzisiejszych trendach. Ale był bardzo ciekawie napisany. Bardzo dobrym językiem, który mnie zupełnie powalił z nóg. Ponieważ ten pan pisze, że treser dzikich zwierząt, przede wszystkim lwy, tygrysy, takie zwierzęta trenował, można powiedzieć, kształtuje, wychowuje te zwierzęta, podkreślając tylko
i wyłącznie pozytywne odruchy zwierzęcia. Że nie może zaakceptować jego niewłaściwych zachowań, ponieważ zwierzę to zapamięta i nigdy nie wiadomo, kiedy to wykorzysta. Takie zwierzę nadaje się do zoo. Sobie pomyślałam, dzikie zwierzęta wychowuje się do pozytywnych zachowań, tak, tylko i wyłącznie podkreślając ich właściwe odruchy. Co my robimy z mądrymi, wrażliwymi, pięknymi dziećmi ludzkimi? Źle, synek, no tyle razy, źle. No permanentnie. Jak mają dzieci mieć poczucie wartości? Mario, skąd to wynika? Bo rzeczywiście mam wrażenie, że wiele osób ma takie podejście, że jeżeli nie powie, jeżeli nie napomni, jeżeli nie skoryguje, nie naprowadzi, to te nasze dzieci nigdy w życiu tę właściwą drogą nie pójdą. To jest nieprawda. One doskonale wiedzą. Skąd to? Tak byliśmy wychowani. My. Mm-hmm. I sami wiemy, jak nam było z tym źle. Mm-hmm. Ale nie wiemy, jak inaczej. Mm-hmm. Że można inaczej. I boimy się właśnie, takie mamy schematy, że tylko to skutkuje. To nieprawda. Dzieci wiedzą, jak powinny się zachować. Mają ogromne poczucie winy, że tego nie robią. Tak. Ale to jest proces. Wychowywanie to jest proces. To trwa. One wiedzą. Marysiu. Ile mogą razy słyszeć to? Później już przestają słuchać. Tak. Po prostu no, w samoobronie trochę. Przestają nas w ogóle słuchać. A my się dziwimy, że one nie tylko nie są lepsze, ale jeszcze gorzej postępują. A jak mam postępować, jeżeli one słyszą ciągle, że źle, myślą o sobie, że one po prostu są złe. A jak one są złe, to źle postępują. Przecież to normalne, nie? No ja po prostu jestem do niczego. To jak mam postępować? Tak łatwo nam przychodzi w takim naszym, myślę, codziennym życiu właśnie wychwytywanie tych negatywnych sytuacji, stron. Natomiast tak trudno, tak jak mówisz, to jest też swego rodzaju nawyk. Patrzenie w tej perspektywie dobra. My mamy taki bardzo ważny punkt programu w ramach baranków, w ramach przygotowań do pierwszej komunii świętej w rodzinie. Tam jest takie ćwiczenie, które przeprowadzamy w rodzinie, najpierw dzieci z rodzicami, gdzie właśnie pochylają się wszyscy na jakimś dużym wielkim kartonem, papierem, siadają na podłodze i zadanie jest takie, żeby wraz z rodzicami, żeby rodzice pomogli dzieciom jakby wydobyć na światło dzienne, wyłowić to dobro, które jest w dzieciach złożone. Niech. I jest to genialne w ogóle ćwiczenie. Też potem zachęcamy do tego, żeby wzajemnie małżonkowie na siebie w taki sposób spojrzeli. Niejednokrotnie zdarzyło się, że ktoś powiedział, że to było pierwszy raz, kiedy usłyszał, że w to w ogóle nie mógł uwierzyć. Że coś takiego dobrego ktoś inny w nim w ogóle widzi. I teraz, jeżeli to zostaje wypowiedziane przez kogoś bardzo bliskiego, kogoś nam bardzo ważnego, to ma tak nieprawdopodobną moc. Ja myślę, że my bardzo często w to nie wierzymy, że nasze słowa mają tak wielką moc. Tak. Mhm. Mi się wydaje, że też to, co robią czasami rodzice, ale my chwalimy. Nie ma nawyku chwalenia, jest komplementowanie. Pięknie, ślicznie, super. Właśnie, jak chwalić? To nie jest chwalenie. Ładnie się ubrałeś, fajnie. Pochwała musi być opisowa. Jeżeli mamy powiedzieć, że ładnie się ubrałeś, ta bluzeczka pasuje, wiesz, patrz kolorystycznie do tych spodenek. Tak. Potrafisz się ładnie ubrać. Tak. Czyli opisujemy to, co widzimy. I ostatnie zdanie dopiero, potrafisz, umiesz, nauczyłeś się, to było takie trudne, a poradziłeś sobie. Widzisz, mogę na ciebie liczyć. Dziecko zapamiętuje ostatnie zdanie, ale tak nasz mózg działa, ale zapamiętuje tylko wtedy, jeżeli to jest uzasadnione. To jest bardzo ważne, bo pochwała musi być prawdziwa i tylko to, co widzimy. Nie można przesadzić, nie za mało, nie za dużo. Bo czasami się rozpędzamy za dużo, to już jest fałsz. Dzieci wyczują natychmiast. To ma być prawda. Ja pamiętam, wchodzę i mówię, no synek, wzięłeś się za swój pokój, na dywanie nic nie leży i na biurku poukładane. Nieważne, że tam w kącie coś jeszcze. Bo my od razu widzimy, ale tu byś jeszcze mógł poprawić. Nie. W
na biurku nic nie leży, dywan jest odkurzony i nawet zabawki są w koszach. Potrafisz ogarnąć tak, że przyjemnie popatrzeć. Pamiętam taki przykład. A my od razu mówimy, prawda, czego jeszcze nie zrobię. Czego nie zrobię. Pamiętam taki przykład z jakichś warsztatów, to bardzo też dawno było. Opowiadała ta osoba prowadząca, że przyszło dziecko i przynosi rysunek, który jest no po prostu taki na odwal zrobiony. I my to widzimy, my to wiemy i widzimy, że to jest takie no słabe coś. Mogą więcej. No ale pochwal, bo to było zadanie, pochwal, tak? I ta mama, czy też ta nauczycielka mówi: wow, wypełniłeś całą stronę. Tak mi to się w głowie po prostu, tak mi zostało to, że wypełniłeś, to była prawda. On spojrzał, faktycznie wypełnił całą stronę. Gdyby ta mama, czy ta pani, już nie pamiętam, kto to był, powiedziała, że bardzo ładny rysunek, to by to dziecko poczuło fałsz. On nie jest ładny. Ja ani wysiłku nie włożyłem. Tak, pamiętam też na jakichś warsztatach naszych plenerowych u nas wakacyjnych był ten moment takiego tej recenzji wieczornej. Wszyscy siedzieliśmy wkoło przy stole i prowadzący warsztaty, każdy kolejny rysunek narysowany tego dnia opisywał. No i widzimy, a szykuje się następny, no taki wszyscy trochę jakby zanim mówiliśmy, baliśmy się, jaka będzie reakcja, bo wszyscy siedzimy i każdy się trochę stresuje, tak, jaka tak, będzie ta tak. ocena. I pamiętam, jak prowadzący mówi: interesujący. No i to było naprawdę interesujące. I to była prawda, i to była pochwała, to było interesujące. Więc to takie ćwiczenie tego nawyku chwalenia i dostrzegania, prawdziwie dostrzegania mocnych, dobrych stron. Ale zawsze można, i to jest... Zresztą dzieci to niewyobrażalnie inspiruje. I ja mówię, i zawsze jest na co pochwalić. Taki przykład zawsze podaję. Małżeństwa, tak? Że nie wiem, żona kupiła jakąś półeczkę i prosi męża, żeby jej przykręcił tą półeczkę w łazience. Jeszcze jedną półeczkę? Po co ci tyle półeczek? Tylko kurz się zbiera. Po co ty ci półeczki? Ja w ogóle wracam zmęczony z pracy, będę się jeszcze półeczkami zajmował. Nie mam na to ochoty. No ale co jakiś czas ona przypomina o tej półeczce. No i przypina o tę półeczce. A pamiętasz o mojej półeczce? A ta półeczka stoi nieprzykręcona. W końcu on kiedyś wcześniej z pracy przykręcił. A przecież i tak musi, no bo przecież wchodzi żona z pracy i co mówi? No, nareszcie, doczekałam się. A może powiedzieć? Nie miałeś ochoty. Nawet uważałeś, że to jest bez sensu, że mi ta półeczka niepotrzebna, ale mi przykręciłeś, dzięki. Dziękuję ci, że się liczysz ze mną. Prawda? Tak. Prawda. Jest to, co mówisz. I wzrasta to poczucie wartości. Nie tylko teraz chodzi o... jednak pamiętałeś o mnie, że mi na tym zależy. Jestem ważny. Widzisz, dostrzegasz. Tak. To jest coś. Ja ostatnio miałam takie kapitalne... Słuchajcie, ja uważam, że rodzic, który się nauczy chwalić opisowo dziecko, to dzieci w rękach rodziców są jak plastelina. Jak plastelina, tak. Dlatego, że one chcą powielać to dobro. Mhm. Albo mówimy źle, źle, źle i ona mówi, no weźmy, no i tak wszystko będzie źle i tak źle później już robi. Albo spróbuj, super, patrz, tyle zrobiłeś, następnym razem będzie więcej, tak. Potrafisz. I ona, ja potrafię, przecież ja mogę. Tak. Ja mogę więcej. Ja mogę przecież. Ja mam rozrasta takie... się w poczucie w dziecku albo poczucie sprawczości, albo wręcz odwrotnie, że się do niczego nie nadaje. Wiesz, Marysiu, ja mam takie doświadczenie z pracy z dziećmi w szkole, kiedy te małe dzieci zaczynają pisać. Gdy zaczynają pisać, to jest oczywiste, robią mnóstwo błędów. Te błędy są w ogóle strasznie fajne, takie bardzo, bardzo zabawne często. I teraz ja też często naszym różnym nauczycielom czy studentom na kursach mówię, to jest bardzo ważny moment, żeby nie zgasić tego zapału do pisania, bo jeżeli ja mu, temu małemu wytknę te 10 czy 5 czy 4 błędy, które zrobił na tym, przynosi książeczkę własnoręcznie zrobioną, ja najpierw się skupię, no bo przecież
żeby nie zostało mu na całe życie, no tak? No więc trzeba mu pokazać. Trzeba mu pokazać. Więc to jest ogromna w ogóle taka praca nad wrażliwością. Maria Montessori bardzo mocno to podkreślała. No i rodzicom też mówię, słuchajcie, to nie jest ten etap, żebyśmy poprawiali błędy ortograficzne. Tak. Widzimy fascynację pisaniem, przyjdzie, bo będzie ten moment, kiedy on się zafascynuje ortografią i to będzie fajne, to będziemy sobie ćwiczyć ortografię. Ale ostatnio po prostu tak kapitalny pomysł, rozwiązanie usłyszałam podczas naszego zlotu edukacji domowej zresztą w krakowskiego. Pani podczas wykładu mówi, przychodzi dziecko ze zrobionym dyktandem i teraz zamiast na czerwono zakreślać, to bierzemy zielony kolor, czy tam jakiś, i podkreślamy te wszystkie wyrazy, które napisało prawidłowo. Kompletnie na tamte nie zwracamy uwagi. I tak sobie pomyślałam, jakie fajne dopełnienie do tego, co Maria Montessori, że zachwycam się tym, co napisało. Co się udało. Tak, w ogóle świetnie, książka taka fajna. Ale jeszcze oprócz tego podkreślam te bardzo dobrze napisane zdania czy wyrazy. Świetny pomysł. Czyli tak zmieniamy tą perspektywę zupełnie. Tak. Ja z takich moich doświadczeń z pracy z rodzicami mam takie też doświadczenie, że jakoś rodzice jeszcze na przykład mówią, że oni to rozumieją, że próbują, ale mają na przykład problem z dziadkami, bo często dziadkowie pomagają wychowywać dzieci i często są bardzo ważni dla wnuków, bardzo ważni. Tak. Dziadkowie są bardzo ważni. I właśnie albo komplementują, albo uważają, że to w ogóle jest niepotrzebne, albo nie róbcie tego, że nie zdają sobie sprawy właśnie to pokolenie, które nie wiedziało jak. Nie dlatego, że nie chce, że nie uznaje, po prostu nie zostało uwrażliwione na to, jakie to jest ważne. Jaki to przynosi niesamowity skutek pozytywny. Ja mam ogromne doświadczenia pracy z dziećmi trudnymi, ponieważ ja w rodzinnym domu dziecka miałam tylko trudne dzieci. Tak. I te pochwały po prostu potrafiły naprawdę zdziałać cuda. Jakby nie czas w tej chwili, żeby to wszystko opisywać i opowiadać o tym, ale mam naprawdę wręcz drastyczne przykłady, kiedy pochwały potrafiły, może być naprawdę zdziałać cuda. Z dziecka, które nawet w klasie nie było w stanie się odezwać, tylko musiało indywidualnie z nauczycielem, inaczej się w ogóle nie odzywało. Po 3 latach występuje w szkole. Tak jak mówię, musi być opisowe. Jak najmniej krytykować. Nie potrzeba. Mówimy dzieciom, na czym nam zależy. Co jest ważne. To tylko małe dzieci im trzeba powtórzyć parę razy. Takie dzieci mniej więcej do 7 roku życia im trzeba powtórzyć raz, drugi, trzeci, bo one faktycznie nie zapamiętują, ale starsze, one pamiętają. No można zawsze powiedzieć, a pamiętasz, na czym mi zależy? Synku, czy tam córcia, pamiętasz, a czemu babcia czy mama chciałaby, żeby tak było? Pamiętasz, jak nie pamiętasz, no to powtórzymy, a jak pamiętasz, no właśnie, widzisz, ale ja wiem, że tobie się w końcu uda. Nawet jak dziecku się nie udaje, to trzeba mu mówić, nie szkodzi, przyjdzie czas, że ci się uda, że ważniejsze jest próbowanie. Ja widzę, że ci na tym zależy, że chciałbyś. Nie martw się, że ci się nie udaje. Tak. Na pewno ci się uda. Ja też tak myślę, Marysiu, że... Bo też mamy, przepraszam, że ja wtrącę ci przerwę, że mamy różne dzieci. Jedno się pewnych umiejętności nauczy szybko, a drugie już nastolatek, on jeszcze jak małe dziecko się zachowuje. I one widzą różnicę. I jest im głupio, że on jest, prawda, już w tym wieku, a on sobie jeszcze nie radzi ze złością, nie radzi sobie z jakimiś emocjami albo z czymś sobie. I on uważa, że z nim jest coś nie tak. Co nie pomaga w jego pokonaniu tej trudności. To trzeba mówić, nie, spokojnie. Nie porównuj się do brata czy siostry. Masz swój sposób rozwijania się i koniec. I nie martw się. To jest bardzo ważne, bo dzieci same się porównują. Tak. I widzą, że inne rodzeństwo na przykład potrafi, a ja nie potrafię.
one się lepiej zachowują, a ja beznadziejnie. To jaki ja jestem? No beznadziejny. To czemu? Ja wiem, czym dziecko trudniejsze, czym trudniej musi dostać więcej pochwał. Nie mniej. Więcej. Żeby mu pomóc, żeby zobaczył, że może. Tak. Że jest w nim potencjał, że jest w nim moc. Ale też myślę, że też wielka rola tego, w jaki sposób my jako rodzice również do siebie wzajemnie się odnosimy. No, czy my się w tym świecie dorosłym też potrafimy chwalić, bo dzieci chłoną, robią to, co my robimy, a nie to, co mówimy. Więc jak one będą widziały, że my potrafimy nawzajem obdarzyć się pochwałą w małżeństwie, tak, tak, jako rodzice, to to jakoś przechodzi, to wsiąka, to ta atmosfera, o której tak lubisz mówić, po prostu zaczyna przenikać i nie trzeba specjalnie wiele mówić, kiedy to może stać się po prostu naszym nawykiem. Codziennością. Codziennością. Bo to się coś takiego, tak zostaliśmy wychowani, że niestety wytykamy sobie błędy. W dorosłym życiu też, w małżeństwie też. Dzieci to widzą. Jeżeli zaczniemy, każdy popełnia błędy. Nie ma kogoś, kto nie popełnia. Jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na to, co się dobrze dzieje, tak, czyli pochwalić się całkowicie zmienia atmosfera. Tak. Jeszcze druga rzecz, z którą warto pamiętać przy pochwałach, to są podziękowania. Żebyśmy sobie dziękowali. Dziękuję ci. Dziękuję ci. Też nie jesteśmy tego nauczeni. Też się głupioczymy. No przecież ugotowałam obiad, bo to też mój obowiązek, nie? Dziękuję ci. Nie? To naprawdę całkowicie zmienia atmosferę w domu. Dziękuję tylko za to, co jest prawdą. Chwalimy to tylko, co jest do pochwalenia. Nie udajemy, nie zmyślamy. To musi być to. Pochwal to, co widzisz. To jest bardzo ważne. Żeby nazwać dwoma słowami, trzema, to co widzę, tak? Tak ci się fajnie udało tą podłogę pozmywać, synek. No potrafisz, no. No bo akurat dyżur zrobił, tak? No może nie tak dokładnie, jakbyśmy chcieli. Bez przesady, a my wchodzimy. Nie no, synku, tak niedokładnie? No jak tak? To mu się ma chcieć następnym razem zmywać tą podłogę? To jeszcze gorzej zrobi, nie lepiej. Nam się wydaje, po co to mówimy? Żeby poprawił. Skutek jest odwrotny. Nie poprawi. Zrobi to gorzej. Dlaczego? Bo już nie wierzy, że potrafi. Że może to zrobić lepiej. Po prostu nie wierzy. Nie zdajemy sobie sprawy, że tak działa nasz mózg. Że on po prostu się, jak mówię, zamiast się rozwijać, to się kurczy. Kiedyś naszą wychowanką była dziewczynka, która przyszła do nas mając już 15 lat, która się nie umiała uczyć. Miała diagnozę niepełnosprawnego dziecka, ale ja się szybko zorientowałam, że ona nie jest niepełnosprawna z urodzenia, tylko ze względów społecznych. Jak jej powiedziałam, że będziemy się uczyć, ja cię nauczę się uczyć. To było niesamowite, bo myśmy siadali, ona od razu, jak ja to mówię, szyberek zasuwała. Ja nie potrafię, ja nie umiem, ja się tego nie nauczę. I zanim ten szyberek się ale spróbujmy, ale chociaż jedno zdanie, ale chociaż jedno ćwiczonko, a może ci się uda zapamiętać. To najcięższa praca, to nie było, żeby ona się zaczęła uczyć, tylko żeby ona zaczęła wierzyć, że ona może. Tak. No przecież ona nie może. Jak ona ma 15 lat, ona się w życiu nie uczyła. Wszędzie przychodziła na oświat, tak, prawda, na orzeczenie. Ona nie wierzyła, że ona może. A później przyszła mi ciocia, pierwszy raz w życiu dostała piątkę, tak. Ja mówię, możesz, spróbuj. To jest trudne, ale zobacz, widzisz? No jedno zdanie powtórzyła, ale jedno zdanie w tym szyberku, w tej dziurze. Tu mamy blokadę, tu, jak mówimy, zresztą to są to, co może dzisiaj czy innym razem będziemy o tym o rolach rozmawiać, że my wmawiamy dzieciom, że one nie potrafią, nie umieją. No już z ciebie to matematyk od siedmiu boleści. No to on jest matematyk od siedmiu boleści, no. Albo jednego zdania nie możesz logicznie napisać. Nie napiszę. Tak. Marysiu, tak myślę, że zostawiając nas z tym tematem, z takim, no myślę, wielkim wyzwaniem, zadaniem, też jest
takie wielkie, również myślę od ciebie, takie wielkie zaproszenie do tego, żebyśmy szukali pomysłów, żebyśmy byli pomysłowi, żebyśmy się nie buksowali w jakimś miejscu z naszym dzieckiem, które wiemy, że jest bardzo trudne, żebyśmy szukali tych przestrzeni, w których te dzieci naprawdę są dobre, mają naprawdę wielkie talenty. Na tym bazować. Bo bardzo mocno jakby chwaląc i ciesząc się rozwojem tamtych miejsc, to te miejsca trudniejsze również prędzej czy później pójdą do przodu. Także, ale pójdą. Marysiu, dziękując tobie za to towarzyszenie, nam wszystkim, rodzicom, również nauczycielom, na tej drodze właśnie, w tym wyzwaniu do tego, żeby towarzyszyć, mądrze towarzyszyć dzieciom. Dziękuję i zostajemy z tym zadaniem. Chwalmy dzieci. Chwalmy dzieci. Zawsze jest za co pochwalić. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.